Paweł Dytko o prototypie samochodu elektrycznego z Nysy. Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, bo wiadomo, kiedy się słyszy, że ktoś chce budować samochód, no to brzmi to może mało poważnie i nierealnie w takich warunkach, powiedzmy, niskich, ale nasz samochód jest specjalnie zbudowany według innej homologacji. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie, obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. Były kierowca rajdowy Paweł Dytko pielęgnuje pasję, jaką jest motoryzacja, i ściganie zmienia w tworzenie samochodów. Najnowszy pomysł to miejski samochód elektryczny, którego prototyp może powstać właśnie w Nysie. Samochód miejski, on jakby już w założeniach już i konkursu, i naszych tutaj projektów, mały elektryczny samochód miejski. Na pierwszym etapie chcemy dojść do tego poziomu, żebyśmy mogli po prostu zbudować sam prototyp, jeżdżący prototyp takiego auta. Dofinansowanie przewidziane na tym etapie to jest około 1,5 miliona złotych. Na ten mały samochód wydaje nam się, że w tej kwocie powinniśmy się zmieścić. Skierowany będzie do dużych miast, gdzie podejrzewam, że w przeciągu kilku lat już będzie zupełny zakaz wjazdu samochodów spalinowych do Śródmieścia, do centrum miasta. Także na duże miasta jest ukierunkowane to auto. Samochód, pomimo swoich małych wymiarów, bo on nie przekracza 3,70 m, bo to jest kolejny wymóg homologacji, jest czteroosobowy, czterodrzwiowy, także śmiało rodzina się w takim aucie zmieści. Jaką prędkość ma teoretycznie osiągać? To samochody nie są szybkie, to jest 80-90 km na godzinę, także, ale w cyklu miejskim, jak wiemy, to i tak jest za dużo, mam ograniczenia do 50 na godzinę. Pewnie dokładne prędkości i dane wyszłyby na etapie jeżdżącego prototypu, ale założenia są malutkie, skromniutkie, to ma pochłaniać bardzo mało energii. Prototyp małego samochodu elektrycznego staje do konkursu grantowego. Pod koniec tego roku będzie ogłoszony konkurs na wykonanie właśnie prototypu takiego małego elektrycznego samochodu. No i chcemy brać w nim udział. Mamy nadzieję, że nasz samochód spodoba się, przypadnie do gustu. I jakieś tam może realne szanse będzie miał w tym konkursie. Choć światowy przemysł samochodowy to walka gigantów, klasa konstrukcyjna małych samochodów to nisza rynkowa, która może zostać wypełniona konstrukcjami niezależnymi. Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, bo wiadomo, kiedy się słyszy, że ktoś chce budować samochód, no to brzmi to może mało poważnie i nierealnie w takich warunkach, powiedzmy, niskich, ale nasz samochód jest specjalnie zbudowany według innej homologacji. Jest to kategoria L7E, czyli samochody, mikrosamochody tak zwane. To powoduje, że samochód jest bardzo wąski, ma tylko 1,50 m. Są małe silniki, to jest tylko 23 konie. Do tego niska waga, która nie może przekroczyć 450 kg. Także tutaj liczę, że nasze doświadczenia z motorsportu mocno pomogą zbudować lekki samochód, żeby zmieścić się w tych limitach. Naprawdę. To wymaga wielu konsultacji, pomijając zresztą kwestię artystyczną czy tam designerską, jak to auto ma wyglądać. No, trzeba też cały czas mieć z tyłu głowy właśnie te wszystkie wytyczne homologacyjne, które nas ograniczają, i już dzisiaj na etapie tym projektowym właśnie pewne rzeczy przemyśleć. Zespół projektowy to specjaliści z różnych części kraju. No chyba tu jesteśmy dobrym przykładem, tak jak mówię, nie mamy projektantów zatrudnionych na etacie, którzy przychodzą do pracy na 8 godzin i sztab ludzi, który to robi. Jest globalizacja, optymalizacja kosztów, także powiedzmy nasi współpracownicy są jeden ze Szczecina, drugi spod Warszawy. Takie czasy, działamy w większości na internecie, także cały ten nasz zespół ludzi, czyli mechanicy, blacharze, spawacze, lakiernicy, oni będą wykorzystani w późniejszym etapie, kiedy będzie już ten proces jakby budowy prototypu. Paweł Dytko z dumą prezentuje możliwości, jakie daje mu zaplecze techniczne i doświadczenie, które zdobył przy konstruowaniu wyścigówek. Mówi o karoseriach, spawaniu konstrukcji i możliwościach kształtowania sylwetki pojazdu. Podsumowując, ciekawe rzeczy można robić także mieszkając w małym mieście, a rozwój nowoczesnej komunikacji i postępująca globalizacja to krok w kierunku likwidacji wielu barier.
Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.